Telewizja w Polsce.pl, Edyta Hołduńska i pierwszy dzisiejszego poranka gość w naszym studiu, Marian Szołucha, Akademia Finansów, Biznesu w Wistula. Witam serdecznie. Dzień dobry. I jeżeli mamy w studiu ekonomistę, no to zapytamy o ceny prądu. Prasa alarmowała o tym, że ceny pójdą w górę, na co zareagowało Ministerstwo Energii i powiedziało, że będą dopłaty, które zrekompensują straty. Przypomnijmy, że po podwyżce polska rodzina płaciłaby 139 zł aż miesięcznie. No według szacunków, które nie muszą się ziścić, bo nie znamy jeszcze wniosków głównych dystrybutorów prądu do Urzędu Regulacji Energetyki. Znamy zapowiedź sprzed kilku dni ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego dotyczącą rekompensat 100% bez względu na dochód, na które środki rząd wyasygnować ma dla gospodarstw domowych, czyli dla osób fizycznych. To żyć nie umierać. Niezupełnie, bo za podwyżki prądu na rynku hurtowym, czyli te dotyczące przedsiębiorstw, zapłacimy w wyższych cenach towarów i usług. I wszystkie analizy, łącznie z tymi, którym ostatnio chyba najczęściej się ekonomiści przyglądają, to znaczy tworzone w Narodowym Banku Polskim na potrzeby Rady Polityki Pieniężnej i w ogóle komunikaty z tamtej strony płynące, dowodzą, że inflacja w Polsce urośnie w 2019 roku właśnie ze względu na wzrost cen energii. No i duży problem mogą mieć przedsiębiorstwa te bardziej produkcyjne, bardziej energochłonne. No ale ja pamiętam te pierwsze rozmowy na ten temat w tym studiu, w studiu telewizji w Polsce.pl. Analitycy, ekonomiści mówili, owszem, zapłacimy, tak jak pan powiedział, za prąd więcej w produktach, w usługach, które oferują firmy, no które no, muszą korzystać z energii, muszą płacić za prąd i zapłacą więcej. I na początku chodziło właśnie o przedsiębiorstwa, że to one zapłacą więcej. Teraz już słyszymy o tym, że my też, jako użytkownicy, jako gospodarstwa domowe. Dlatego zacząłem od tych wniosków do URE, które są niejawne, a które dotyczą taryf G, czyli obowiązujących gospodarstwa domowe na przyszły rok. Rząd zapowiada, jak powiedziałem, rekompensaty, ale nawet jeśli tak, to przecież rząd nie ma własnego skarbca z pieniędzmi, złotem, czymkolwiek, czym można by pokryć wydatek z tytułu tych rekompensat. Pokryte zostanie to wszystko po prostu z naszych podatków. No właśnie. Także podwójnie dołożymy się do sytuacji rynkowej, obiektywnej, częściowo wynikającej z czynników zewnętrznych, niezależnych od rządu polskiego, a więc ze wzrostu cen surowców energetycznych w ogóle, bo nie tylko o prądzie, mówimy o gazie także na przykład. To właśnie dostawcy energii chcą tych podwyżek i wnioskują o to do tego Urzędu Regulacji Energetyki, o którym pan wspomniał, ale ten nie musi się zgodzić na aż tak duże podwyżki. Czyli on może załagodzić sytuację, powiedzieć nie, aż tak wysokich cen nie będzie. Ja tu jestem urzędem, prezesem urzędu i powiem stop. Ale na jakieś podwyżki zapewne się zgodzi. Ale to jest walka, to co robi asertywność Urzędu Regulacji Energetyki, plany ministra Tchórzewskiego, dobrze, że one są oczywiście, ale to jest ciągle walka bardziej z objawami niż z przyczynami choroby. Te przyczyny, powiedziałem, są obiektywne, wynikające z trendów światowych, wynikające z polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej, ale niestety wynikają one także z wieloletnich, więc nie można ich temu rządowi w całości przypisać, nawet w większości nie można ich przypisać temu rządowi, zaniedbań w górnictwie węglowym, w energetyce, w budowie, właściwie w braku budowy infrastruktury przesyłowej, za pomocą której można by importować, jeśli taka jest okazja, potrzeba, eksportować w innych sytuacjach. A wspomniał pan o tej polityce klimatycznej. Jak ona wpływa na ceny prądu dokładnie? Ona przede wszystkim promuje odnawialne źródła energii, a polski miks energetyczny oparty jest na energetyce konwencjonalnej, czyli węglowej. Wcale nie jestem węglowi przeciwny. Moglibyśmy o tym długo rozmawiać. Węgiel ma swoje istotne przewagi. Węgiel ma przed sobą dużą przyszłość. Szkoda, że kopalnie w Polsce wygaszano, zamiast je modernizować, zamiast zmieniać na lepszy sposób zarządzania nimi, zamiast budować nowe, ale bardziej ekologiczne bloki energetyczne węglowe, dopiero niedługo mają powstać wybudowane przez Jastrzębską Spółkę Węglową wspólnie z Australijczykami dwie nowe kopalnie na Śląsku, Dębieńsko i w Lubelskim Zagłębiu Węglowym kopalnie Jankarski. Ale polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej to jest, jak powiedziałem, agresywna promocja i narzucanie odnawialnych źródeł energii, w skrócie OZE, wszystkim państwom członkowskim. To jest system handlu prawem do emisji dwutlenku węgla, którego Polska emituje względnie więcej niż kraje takie jak choćby Francja, która ma prawie całą swoją energetykę opartą na atomie. To jest wreszcie system zielonych certyfikatów, których ceny bardzo urosły. One nie są, one są niczym innym jak, przepraszam za takie porównanie,
stanie rublem transferowym Unii Europejskiej, czyli czymś, co ma służyć rozwojowi i zyskom gospodarki niemieckiej, z której większość nowych technologii także w sektorze OZE pochodzi i stamtąd dopiero jest eksportowany na resztę państw, tak jak do Polski. Czy ten system na pewno Polsce nie służy? O tym moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, bo dochodzą kolejne fakty. Pisze się o tym także, że co prawda jest przyjęte przez polski rząd także, aby redukować emisję dwutlenku węgla, tak jak nakazuje Unia, ale ten import węgla z zagranicy też u nas w ostatnim okresie wzrósł, więc kolejne fakty do tego dochodzą, ale już kończąc ten temat, powiedzmy jeszcze o samym ministrze energii, Krzysztofie Tchórzewskim, który, no właśnie, z ekonomicznego punktu widzenia, tak jak pan powiedział, ten ruch jest może dziwny, ale politycznie jest to ruch taki zabezpieczający. No, Polacy nie chcą podwyżek. To właśnie te wyższe ceny dotkną bardzo mocno, mogą wpłynąć na wyniki wyborów. To trochę jak z programem 500+, na który środki też koniec końców pochodzą z najpierw do budżetu odprowadzanych przez nas wszystkich podatków, ale w percepcji obowiązkiem rządu jest także stworzyć u obywateli poczucie bezpieczeństwa, poczucie dbania przez państwo o ich interes w takich sytuacjach radykalnych zmian, jak ta dotycząca cen prądu. I to prądu. Jest zadbanie o nasz interes? No jest, no, to nie jest wyjście optymalne, to nie jest nawet wyjście do końca dobre, ale to na wszystkie inne lepsze jest już po prostu za późno i trzeba tylko przyspieszyć pracę nad dywersyfikacją źródeł energii, nad modernizacją naszego górnictwa węglowego, nad tym wszystkim, o czym powiedziałem. No i trzeba wreszcie także na forum unijnym rozpocząć dyskusję na temat tego, czy ta polityka nie prowadzi nas przypadkiem już jako Europejczyków, jako obywateli państw członkowskich Unii, do utraty konkurencyjności naszego przemysłu na tle reszty świata. No, z Unią Europejską to się ciężko nam porozumieć ostatnimi czasy, chociaż ku dobremu idzie choćby sprawa z Sądem Najwyższym, jeżeli chodzi o porozumienie. Ostatnie zdanie. Tak. W dużo mniej ważnych niż energetyka i polityka klimatyczna Unii Europejskiej potrafiliśmy być znacznie bardziej twardzi, stanowczy w negocjacjach z Brukselą. Więc powinniśmy i tu. Kolejna kwestia, choć także występująca na arenie międzynarodowej, bo VAT, problem VAT-u w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej też dobrze znany. W Polsce no, teraz uszczelnia się dopiero ten podatek, chociaż przez lata mówiło się o tym, Komisja alarmowała, że mamy poważny problem. No i przed Komisją Śledczą do spraw VAT-u stanęła Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów, która tak naprawdę wyłamała się, przerwała tę zmowę milczenia, opowiedziała, jak to wyglądało wewnątrz resortu. Mówiła, no, wnioski to już wyciągnęli członkowie komisji, że to lobbyści pisali prawo właśnie dotyczące VAT-u w Ministerstwie Finansów. Spodziewałem się, że jeśli posłowie Komisji Śledczej na czele z Marcinem Horałą zabiorą się do pracy, mogą dojść do zaskakujących wniosków, ale nie sądziłem, że wiceminister rządu Platformy Obywatelskiej pierwsza złoży takie sensacyjne zeznania przed tą komisją. A one sensacyjne są faktycznie w paru punktach. W punkcie dotyczącym, używając terminologii pani Elżbiety Chojny-Duch, super pracownika Ministerstwa Finansów z własnym gabinetem, bardzo wiele mogącego sprawić w tamtym konkretnie czasie. Konkretnie to była kobieta, super pracowniczka. Pani Renata Heider z jednej z czterech największych światowych firm konsultingowych EY, czyli Ernst & Young, wcześniej z Artura Andersena już nieistniejącego. No, to jest oczywiście sygnał, który płynie do posłów, myślę, że także do odpowiednich służb państwowych pracujących nad tymi sprawami, żeby zagłębić się w wątki właśnie przez panią minister wskazane przedwczoraj, jeśli się nie mylę, podczas posiedzenia Komisji Śledczej. Druga sprawa to jest rola Sławomira Nowaka. Zdaje się, że dyrektor, szefa gabinetu politycznego premiera Tuska w kancelarii prezesa Rady Ministrów, który był z kolei taki kimś w rodzaju nadministra nad Jackiem Rostowskim. Przecież nie miał ku tego żadnego ani formalnego umocowania, ani, umówmy się, kompetencji wynikających z intelektu, doświadczenia, wykształcenia czy czegokolwiek w tym rodzaju. Wreszcie rola Komisji Przyjazne Państwo, nieistniejącej Komisji Janusza Palikota, też poddana w wątpliwość przez panią minister. A co do Komisji Europejskiej, bo rzeczywiście ona alarmowała, to ja tylko przytoczę pewne dane. Otóż według wyliczeń samej Komisji Europejskiej, a więc obiektywnych,
nie pochodzących z ośrodka, raczej prorządowego z dzisiejszej perspektywy. W latach 2006-2015 luka podatkowa w VAT w Polsce urosła nie nominalnie, bo to by jeszcze można wytłumaczyć wzrostem gospodarczym, ale w odniesieniu do PKB ponad trzykrotnie, z 0,6 tegoż PKB do 2% PKB, ponad trzykrotnie. Mieliśmy sytuacje naprawdę aberracyjne, nie tylko w przypadku VAT-u, ale na przykład w przypadku CIT-u, czyli podatku dochodowego od osób prawnych. Proszę sobie wyobrazić, że w 2015 roku, na koniec rządów Platformy Obywatelskiej, z CIT-u do budżetu wpłynęło mniej środków niż w roku 2008, czyli kiedy Platforma swoje rządy zaczynała, mimo że gospodarka przez te 7 lat urosła o około 50%. Właśnie, to są ubytki w podatku VAT nie wprost proporcjonalne do wzrostu PKB. I o tym też mówił profesor Witold Modzelewski właśnie przed komisją śledczą. Kolejne wnioski, kolejne zeznania. Czy dzisiaj możemy powiedzieć, że parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej nie wiedzieli o problemie w świetle tych nowych faktów? Bo było takie tłumaczenie swego czasu. To już jest drugie wydarzenie po ujawnieniu przez Super Express parę tygodni temu słynnego pisma sygnowanego bodaj przez wiceministra Jarosława Nenemana. To przesłuchanie pani Elżbiety Honiuch jest drugim wydarzeniem, które niestety uprawdopodobnia hipotezę, że w tych zaniechaniach był element celowości. Że Paweł Graś na taśmach ujawnionych przez TVP Info. Kolejny dowód na to, że wie, oczywiście, że tak. Kolejny dowód na to, że była świadomość urządzących tego problemu, a mimo to robiono naprawdę bardzo niewiele, zdecydowanie zbyt mało, żeby sobie z nim poradzić. I kolejna kwestia, nie mniej ważna. Komisja Nadzoru Finansowego, interesy Leszka Czarneckiego. Dwa banki, duże banki, teraz już w poważnych tarapatach. Idea Bank wpisany na listę ostrzeżeń KNF-u. No ale to jakby pokłosie tego, co się wydarzyło. Czy to ma związek z terminem, momentem, w którym Leszek Czarnecki ujawnia nagranie, składa zawiadomienie do prokuratury? Wiele wskazuje na to, że Leszek Czarnecki i jego najbliżsi współpracownicy, także pełnomocnik, mecenas Roman Giertych, wiedzieli, że 13 listopada zostanie bank Idea wpisany na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. I był to i poranek tego dnia, to był kiedy ukazała się publikacja Gazety Wyborczej. 13. Po dniu wolnym, po wydłużonym weekendzie. Że to jest ostatni moment, w którym można tę aferę w cudzysłowie odpalić i zrobić z Leszka Czarneckiego ofiarę, a nie człowieka, który mści się na organach państwa za nie, za decyzję, czy za rozwój sprawy, którego nie oczekiwał, życzyłby sobie w innym kierunku, żeby to wszystko się potoczyło. To jest po pierwsze. Po drugie, myślę, że nigdy za wiele apelu do telewizów, także pośrednictwem państwa stacji, żeby spokojnie podchodzić do tej sprawy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo depozytów i oszczędności. One są ciągle tak samo bezpieczne, jak były 12 listopada i wcześniej. One są ciągle gwarantowane, właściwie w 100%. Wystarczy, że, bo nawet jeśli ktoś ma oszczędności wyższe niż 100 tysięcy euro, to można je podzielić na kilka lokat złożonych w różnych bankach i one są cały czas w 100% gwarantowane. I zresztą nie tylko bankowych... Mówi tak pan jak przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego, żeby uspokoić, żeby ludzie nie rzucili się po swoje pieniądze. Nie, proszę zwrócić uwagę, takiego ranu, czy jak niektórzy mówią, runu na banki, nie wytrzymałby żaden system bankowy na świecie, nawet w najbogatszych państwach, gdyby wszyscy depozytariusze zgłosili się po swoje oszczędności w jednej chwili, żaden system bankowy by tego nie wytrzymał. A takie, tyle, że to jest sytuacja czysto hipotetyczna, natomiast podgrzewanie atmosfery, spekulacje co do bezpieczeństwa oszczędności Polaków złożonych w bankach są po pierwsze nieuzasadnione, po drugie szkodliwe, sieją niepotrzebną histerię, panikę. Polski system bankowy naprawdę ma się dobrze. W ostatnich stres testach, czyli testach warunków skrajnych, największe polskie banki zajęły pierwsze i trzecie miejsce. No, największe, ale są też te mniejsze. Pytanie, czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma tyle pieniędzy? Oczywiście nie dla wszystkich, nie wystarczyłoby tych, nie ma tylu pieniędzy, ile złożonych jest w ogóle depozytów w Polsce, nawet jeśli odetniemy te powyżej 100 tysięcy euro w jednostkowych przypadkach. Niemniej taka sytuacja nam nie grozi, jak powiedziałem, jest czysto teoretyczna, a małe banki, w odniesieniu do pani uwagi na marginesie, małe banki są tak samo gwarantowane, także te spółdzielcze i depozyty w nich, jak banki duże. Natomiast co do Leszka Czarneckiego... Ciekawe, jak one wypadły w tych stres testach? Nie wszystkie były brane pod uwagę,
ale generalnie nie ma poważnych zastrzeżeń co do bezpieczeństwa w polskim systemie bankowym. I naprawdę KNF też się nie rozpadł wraz z odejściem Marka Chrzanowskiego tam z pracy i opuszczeniem gabinetu przy Placu Powstańców w Warszawie. KNF to jest naprawdę rzesza profesjonalnych urzędników wywodzących się jeszcze z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, Komisji Nadzoru Bankowego, KPWiG, KNUJFE. To są naprawdę ludzie, przed którym zawodowcy też, tylko z drugiej strony barykady, mianowicie bankierzy, do których mają naprawdę duży szacunek i w ogóle uczestnicy rynku finansowego. To jest jedna z lepszych instytucji. Tym bardziej szkoda, że ta nieszczęsna afera się wydarzyła i do tej pożałowania godnej rozmowy doszło. Doktor Marian Szołucha, Akademia Finansów Biznesu w Wistula, ekonomista, dziękuję bardzo. Uprzejmie. Uspokajamy ustami naszego eksperta, jeżeli chodzi o sytuację w bankach, i zapraszamy na kolejną część naszego programu, naszego dzisiejszego poranka. Tadeusz Pożański będzie naszym gościem i będziemy komentowali między innymi sprawę, która oskarża Lecha Wałęsę o zniesławienie Jarosława Kaczyńskiego. Poważny zarzut, jakoby Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie w podsmoleńskim lesie. To za chwilę.